Zobaczcie, skuwam posadzkę w łazience, aż tu nagle dziura. A co to za dziura? Kanalizacyjna. I było takim osobie przykryte taką. Taki patent pierdyknęli. Znacznie kiedyś im się zapchało albo coś, nie wiem. Nie wiedzieli jak się dostać. Można sobie taką wyczystkę zrobić, widzicie? Fajną, nie? Także jest fajnie. Chyba się boję dalej to skuwać. Tu idzie rura. No, to taki kolejny myk. Pata i mata. Masakra. Mamy kolejny myk. Masakrę. Jak buduje się kominek, to jakim się regipsem go obudowuje? Na tym czerwonym, niepalnym. A tu ktoś o tym nie wiedział i machnął se zwykły. A co tam? A nóż się zapali, będzie fajnie, nie? No. Dobrze, że rozbieram ten budynek na części. Powiem wam. Bardzo dobrze. No, to mamy kolejną masakrę. Dobra, pracuję dalej. Słuchajcie, mam kolejną masakrę. Rozbieram ten kominek dalej. Jak człowiek jest nieświadom, jak kupi dom po kimś, że tak powiem. Zobaczcie, jak niedużo trzeba było, żeby doszło do tragedii. To jest to obramowanie w koło, co było wokół kominka. Zobaczcie, to jest normalnie paliło się. Widzicie? Masakra. Masakra, jak można być tak nieodpowiedzialnym, budując coś. Kolejna rzecz. Dobra. Oglądajcie dalej. Słuchajcie, znalazłem kolejną masakrę. Nawet nie wiem jak to określić, czekajcie. Pokażę wam. Tutaj, ja się zastanawiałem wcześniej, jak tu jest uziemienie zrobione, bo mam sieć TNC, przynajmniej tak mi Tauron podał, więc powinno być gdzieś zrobione uziemienie. No i się zastanawiałem jak to jest, ponieważ tutaj to są przewody, które wchodzą, idą od skrzynki sprzed budynku. No i tu jest 5 przewodów, czyli przy sieci TNC, jeśli się mylę, to mnie jakiś elektryk niech poprawi. Przewód uziemiający jest jakoś tam z przewodem neutralnym połączony i stamtąd pociągnięty. No ale jak robiłem, skuwałem posadzkę, to znalazłem, że wchodzi przewód nam taki gdzieś z ziemi, spod budynku uziemiający. No ale zastanawiałem się, gdzie on idzie, więc zacząłem go rozkuwać. Bo do skrzynki nie dociera tu nigdzie. Nigdzie tutaj nie ma, nie idzie do skrzynki nigdzie ten przewód. No i się zacząłem zastanawiać, gdzie on idzie, więc zacząłem go rozkuwać. Myślałem, że idzie do góry, no ale się okazało, że do góry już nie ma, więc się cofnęłem i zacząłem kuć po przewodzie. Ja i tu szedł już do góry. Szedł. No ale mówię, czemu on nie dochodzi do skrzynki? No i się okazało, że ktoś sobie zrobił coś takiego. Chyba brakło im przewodów. I tu sobie zrobili takie połączenie i przedłużenie do skrzynki. Masakra. Kolejna masakra. No, taki patent. No, fajnie, nie? Teraz zamiast ja przedłużać przewody tu, to będę musiał przedłużać przewody tu. Och, dobra. Oglądajcie dalej. Słuchajcie, znalazłem kolejny myk z cyklu masakra. Rurki nie poprowadzone w ścianie, tylko sobie je machnęli tak na krzyż, nie wiem jak to nazwać. No i jak skuwałem, to ją tutaj ciachłem. I widzę, że trochę przecieka. Nie wiem jak ja to teraz zrobię, ale kręcić wody nie mogę na cały dom. Będę kombinował. No ale można? Można. Poprowadzone ładnie rurki. Słuchajcie, mam kolejną masakrę. Zbijam sobie ładnie kafeleczki. Myślę sobie, będzie ładna ścianka. A tu za kafelkiem co my mamy? Co my tutaj mamy? Zobaczcie co. My tutaj mamy przewód kominowy. Zabezpieczyli go ładnie kafelkiem.
O. Można? Można. Masakra. A na diabło oni to robili, to nie mam pojęcia. Co tu miało być? No rozumiem, u góry to by była jakaś wentylacja. Ale to? Dobra. Lecimy dalej.